Witam ponownie. Dzisiaj sprawdzimy w realu, jak alter się sprawuje w różnych ustawieniach, oczywiście filtra, gruntu i maskowania i częstotliwości. No, no to też taka stara łąka. Ziemia na tej łące to jest i czarnoziem normalna, nie jest jakaś ekstremalnie ciężka. Tutaj zrobimy test gruntu jeszcze raz. Ustawienia, jakie są w tej chwili. Teraz troszeczkę pochodzimy. Nie będę tego kopał, bo nawet nie wiem czym, ale chcę zaprezentować, jak on się w realu wpisuje. Czy popiskuje, czy nie. To jest najbardziej denerwujące, to właśnie nie jest taki jednoznaczny ten wykrywacz jak inne, na przykład tak jak ja miałem, czy Deusa, czy Etraka. I ciężko tak wykryć, no. Pasowałoby wszystko po kolei kopać, nawet takie przeskakujące sygnały. To tak się zdarza, że właśnie coś jest ciekawego nawet pod takim przeskakującym dźwiękiem. Stawię troszeczkę filtr gruntu wyżej i maskowanie na 4. Taki dźwięk jest. Ja to uważam, to jest zwykłe śmieci.
wystawimy w dół. Maskowanie to niech zostanie tyle, co jest. A profil gruntu 1. Może coś głębiej znajdzie. Ciekawy jest ten dźwięk. A teraz może zmienimy trochę częstotliwość. Profil gruntu na 2 dam. Może damy wyżej. Telefon. Tutaj chodzę tą samą trasą oczywiście, mniej więcej w tym samym miejscu, to wtedy na tamtym ustawieniu. Ale tak to tak wygląda chodzenie. No, moim zdaniem troszeczkę popierdliwy jest troszeczkę tak na realu się chodzi. Zrobimy filtr na 3 lub nawet na 4, żeby się przekonać. No, płytszy na pewno będzie teraz, ale może mniej dźwięków, nawet maskowanie damy też na 4. O, i tak to wszystko wygląda. Może to się komuś przyda. Także dzięki za uwagę.